audio recording this, guys? Do you need fire, police or ambulance? Ambulance. Police. Police, thank you. Hello, I just reported the incident and I want to report it. No? Can you speak to police officer? What's happened since the Could you tell them? Because I'm just quiet. Right, the thing is, sorry, my name is... I'm just a friend of this of Mrs. Monika. She's very upset, she can't speak. The thing is, she's been keep bullying by the neighbors and keep threatening with the screwdrivers and things like this. And just now, when we came with the visit just for the coffee, she started painting the fence and split the paint on Miss Monika's property. And she's now very upset and start abusing us. So could you just send somebody here, please? Yeah, we've already got officers on the way. This is what I was trying to tell her. So she was painting, this is the screwdriver incident. She's been painting a fence that she's painted. On the side of Miss Monika's property. Right, she split some paint over there as well, and now she's very upset. Anyway, just so that the officers are aware of that when they do sure. Okay. Sure, that's fine. Thank you very much, love, for that. We're on our way. All right, thank you. Bye. She's accusing us. Bye. Leave it. Yeah? All right. Jestem dowódcą Polski niepodległej Manchester. Otrzymaliśmy wiadomość od pani Moniki w sprawie incydentów, które zdarzają się na tej ulicy z powodu narodowości, z powodu związku, w jakim jest pani Monika. W sensie, że pani Monika poślubiła Anglika, co się bardzo nie podoba sąsiadom. Przedstawiałem państwu rozmowę z panią Moniką. Pierwsze pytanie, pani Moniko. Dlaczego pani do nas napisała? Napisałam, ponieważ sprawa jest dosyć ciężka i jakkolwiek próbujemy to rozwiązać poprzez różne pisma do kancelu, interwencje w policji, jesteśmy nadal przedmiotem tutaj nienawiści ze strony sąsiadów i najbliższych sąsiadów i na ulicy, także nie mamy tutaj żadnego wsparcia. Nic nie robimy złego z mężem. Mąż ma padaczkę, więc ja się boję o jego zdrowie. I sama też nie czuję się dobrze, więc ponieważ nie mieliśmy nikogo, który by nas mógł wesprzeć. I mówię to nie tylko tu o rodzinie, mówię na przykład o ludziach z ulicy, którzy chociażby się jedna osoba znalazła. Nie było takiej osoby, więc miałam szczęście to, żeby na państwa stronę natrafić i państwo odpowiedzieli. I za to jestem bardzo wdzięczna, bo to rozwiązało bardzo, bardzo wiele moich problemów i jakby dało mi większą pewność, że ktoś jest ze mną, że ktoś mnie rozumie i ktoś potrafi walczyć o sprawiedliwość. Nie przyjechałam, żeby tu zostać, przyjechałam tu na wakacje. Poznałam męża w pracy, zakochaliśmy się, mąż po 3 miesiącach poprosił mnie, żebym została jego żoną i tutaj zamieszkałam, już prawie 10 lat tu jestem. Jak się wprowadziłam i było pewne, że tutaj zostanę. Sąsiedzi z ulicy zaczęli się wypytywać, czy ja rzeczywiście jestem Polką, co powiedziałam, tak, rzeczywiście jestem Polką. Ta ulica nie ma osób, tak jak imigrantów. Tak, czyli są sami Anglicy. Tak, to jest sami Anglicy, nie? W momencie, jak sąsiedzi się zorientowali, że jestem Polką, więc zaczęły się takie dziwne rzeczy i wyszłam na zewnątrz pewnego dnia i mówię do syna sąsiadki: możesz przestać pluć na naszą posesję i śmiecić, bo to jest przecież bezprawne. Więc oczywiście zaczęły się problemy. Sąsiadka wyszła, zaczęła mnie wyzywać od fucking bitch i tak dalej. I sytuacja się powtarzała, więc ja powiedziałam do męża: no, rozmawialiśmy, prawda, idziemy do kancelu, prawda? No i poszliśmy do kancelu, prawda? Po rozmowie i wszystkich dokumentach złożonych było jeszcze gorzej. I każdego dnia było jeszcze gorzej. Wychodziła sąsiadka,
wyzywała mnie, czy wychodziłam na chwilę, czy wychodziłam do ogrodu, było fucking bitch. I tak było na porządku dziennym, zapraszała swoją rodzinę, zapraszała swoich znajomych, stali tutaj w ogrodzie, wyzywali mnie, prawda, wyzywali mnie z przodu domu, bez powodu. Bez powodu i tyle, tylko przechodziłam, albo wychodziłam z domu, albo szłam do ogrodu. Złożyliśmy wiele skarg do kancelu, złożyliśmy na policję skargi. Dali nam z kancelu spotkanie z enforcement officer. I pani, która z nami rozmawiała, jak jej powiedziałam, że sąsiadka powiedziała do mnie fucking bitch, bez przerwy mnie wyzywała od fucking bitch, to powiedziała, że ona nic nie widzi złego w tym i że ona by nic nie miała przeciwko temu, jakby ją ktoś nazywał jako fucking bitch. Myśmy byli z mężem po prostu... I to był council support officer. Tak, tak, tak. To osoba, która jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy, jeżeli są jakieś problemy między osobami, które wynajmują mieszkanie komunalne. No oczywiście wyzwiska, to były na porządku dziennym. Jechaliśmy na zakupy, to wsiadała do swojego samochodu i ścigała mnie aż do centrum handlowego, pokazując mi bez przerwy, prawda, i z ust, które można było wyczytać, bez przerwy przeklinała do mnie, prawda. Także była tuż za naszym samochodem. Uczestniczyły w tym wiele osób tutaj z ulicy. Wielokrotnie nic nie zrobiliśmy i sąsiadka mówiła, ja już mam 4 świadków, prawda? No, czyli jest więcej ludzi w to zaangażowanych także. Tak, tak. I tak, dzisiaj doszło do incydentu, że jej sąsiadka tutaj z ulicy, jej przyjaciółka przyszła do niej i ja byłam w domu i ona zaczęła najpierw machać do mnie, więc ja do niej zaczęłam też machać ręką. I ona w pewnym momencie po prostu zmieniła się kompletnie, bo ja zaczęłam jakby zrobić zdjęcia czy coś, pokazywać, nie robiłam zdjęć, ale jakby chciała nagrać. Więc ona kompletnie zwariowała, że tak powiem, i zaczęła mi grozić. Pokazywała śrubokrętem, jakby chciała mnie po prostu zadźgać nożem, tak jak zadźgać nożem. Śrubokręt był taki, no ja to wszystko zgłosiłam policji. Następnie zaczęła krzyczeć tak głośno, że byłam w stanie słyszeć przez tego, że jeżeli ja kiedykolwiek opublikuję na Facebooku cokolwiek, to oni mnie dostaną. I pokazywała mi tak, że podernięcie gardła. Mieliśmy parokrotnie wymianę płotu od strony sąsiadki, bo jak był niski płot, to ona nie dało się wyjść do ogrodu. Bez przerwy były przekleństwa. Więc wymieniliśmy na wyższe, za własne pieniądze wszystko, prawda? Bo to należy w całości wymiana płotów do nas. My jesteśmy za to odpowiedzialni, nikt inny. Kosztowało nas to bardzo dużo pieniędzy. Więc wyszukaliśmy najdroższe panele, jakie można były z najgrubszego drewna i wybudowaliśmy cały, postawiliśmy ze strony sąsiadki płot. I co się zaczęło? Zaczęła wydziubywać sęki z płotów, żeby nas tylko podglądać. Więc musieliśmy dodatkowo jeszcze się wykosztować, żeby po jej stronie zrobić dodatkowo drugiej jakby warstwę paneli drewnianych, żeby ona po prostu przestała nas podglądać, żeby przestała nas prześladować. Zaczęła nam grozić, że my zaparkowaliśmy samochód na jej stronie. Ja mówię, że to jest nieprawda, że nigdy czegoś takiego nie było. I spróbowaliśmy ten samochód, co zaparkowaliśmy w tym momencie, zrobić, to znaczy zaczęła nam grozić. Więc ja mówię, dzwonię na policję, prawda, bo ileż można od F, bitch, and fucking, and słuchać. Więc ja dzwoniłam na policję i pani się mnie pyta, czy masz jakiś dodatkowy numer telefonu niż stacjonarny? Ja mówię, że tak. Ale nie pamiętam numeru telefonu męża, więc chciałam zawołać męża, prawda, jaki jest jego numer komórki.
I słyszę krzyki na zewnątrz ulicy, prawda? I co widzę? Wychodzę i sąsiadka z jej przyjaciółką tutaj z ulicy zabrała mężowi jego komórkę i trzymała wysoko w ręku, tak żeby mąż nie mógł odebrać. Mąż był w stanie, jak mówiłam, wstawionym. Go odpychały bez przerwy, prawda? Ja się spytałam, co się dzieje, to ta powiedziała, że nagrywał ich, prawda? I ona odebrała mu ten telefon i powiedziała, że nie odda. Więc ja powiedziałam jej, że to jest kradzież, a ona nadal powiedziała, że nie odda. Jak dzwoniłam, w tym czasie bez przerwy rozmawiałam z panią z policji na 999. I pani powiedziała z policji, żebyśmy ją zostawili i udali się do mieszkania. Po to, żeby odzyskać ten telefon, to chyba dzwoniłam z ponad 10 razy, co można sprawdzić na billingu. To pani powiedziała, jedno z tych zgłoszeń powiedziała, że to nie jest kradzież, jeżeli ona zatrzyma telefon i odda po paru miesiącach. Generalnie ja chciałabym żyć w dobrych stosunkach, ale jeżeli ktoś nie chce żyć ze mną, to co ja mogę zrobić, prawda? Jeżeli ktoś na przykład mnie nie lubi, bo po prostu mnie nie lubi, prawda? To co można zrobić? Co można zrobić więcej? Nic, jak mówię, my już tutaj z mężem jesteśmy tak zastraszeni. Jesteśmy, jak widzieliście, prawda? Nic nie powiem i nagle już znajdują świadków, nic nie robimy, prawda? Też znajdują świadków i po prostu słyszeliście dzisiaj, prawda, kiedy osoba, którą ja nie znam praktycznie z ulicy, tylko znam z widzenia, powiedziała wprost do nas, że my nie powinniśmy mieszkać tutaj. Na przykład powiedzenie do mnie, że ja nie lubię Anglików, no jest paradoksalne, bo mój mąż jest Anglikiem, prawda? Więc ja znam jego rodzinę. Mój mąż jest protestantem, ja jestem katoliczką. Nigdy nie mamy żadnych problemów z religią. Nigdy nie mam żadnych, nie mam problemów z jego rodziną, prawda? I generalnie, czy to jest Anglik, czy nie Anglik, jest to dla mnie osoba. Więc ja nie rozumiem, jak można na ulicy po prostu kogoś nie lubić, nie znając, tylko dlatego, że się nie jest tej narodowości, bo to chodziło od początku. Mnie się chodzili i pytali, czy ja rzeczywiście jestem Polką. A propos kradzieży tego telefonu, jak mówię, wykonywałam dziesiątki telefonów na 999 i 101 i nie mogliśmy się doczekać przez całe 24 godziny nikogo. I zadzwoniłam do waszego, wysłałam wiadomość do waszego wydziału, prawda, oddziału. I wyście doradzili, żeby pójść i poprosić, prawda, o to pisemną odmowę udzielenia pomocy. A czyli wtedy dopiero zareagowali, gdy pani zaszantażowała, że konsulat zajmie się tą sprawą. Kiedy im powiedziałam, że nie jest to, tak, nie wiem, czy to jest szantaż, jest to powiedzenie prawdy bardziej, prawda, że... No tak, bo zgłosiła się pani do konsulatu, poprosiła o pomoc. Nie. Szantaż to może za duże słowo. Nie, tak, nie, tak. To nie uważam, że ale to jest szantaż. Jeśli pani przedstawiła po prostu nie sprawę, że pani pójdzie z tym do konsulatu, że konsulat tym się zajmie i wtedy oni dopiero zareagowali. Tak, dokładnie wtedy, kiedy usłyszeli, że polski konsul otrzymał wiadomość taką, bo mu wysłałam przez maila i na samym początku zgłoszenia byliśmy informowani, że mamy nie wychodzić z domu. Więc ja byliśmy praktycznie 24 godziny zamknięci w domu i za każdym razem, jak dzwoniłam kolejnym razem, to otrzymywałam wiadomość, że mam zostać w domu. Więc ja pytałam, dlaczego mam zostać w domu? Ja się czuję więźniem, prawda? Nic nie zrobiłam złego, prawda? Czekam na waszą odpowiedź. 24 godziny minęły i nic nie ma. I pani zadzwoniła o 2 w nocy i mówię, i pani odebrała i mówi do niej, że... przepraszam, to pani, która odebrała, to powiedziała, że wyślę kogoś. I miałam telefon później i dzwonił mężczyzna z policji i powiedział, no tak, mamy teraz jednostkę, jest z tego, ale jest późno, mówią. A ja mówię, nie ma sprawy, nie, my tutaj czekamy, nie? A on mówi, możecie przyjechać w każdym momencie. A oni mówią, no tak, ale sąsiadka śpi. A ja mówię, to nie jest problem, bo z sąsiadką porozmawiacie rano, prawda? A możecie z nami już porozmawiać, nie? Nic, nie, 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 przyjedziemy z rana, więc
kiedy po godzinie 6 było, słyszałam, że sąsiadka już się obudziła, prawda? Zadzwoniłam na ten numer i mówię, sąsiadka już jest, proszę wyślijcie, bo bez przerwy było tak, że na zgłoszeniu mówili, my mamy sprawy ważniejsze, my mamy sprawy gwałtu, my mamy sprawy rozboju, my mamy sprawy kradzieży, my mamy jednostki posyłane gdzie indziej, my nie mamy dla was ludzi. Zaskoczona byłam, że dzwonię na 999, który jest numerem naprawdę szybkiej pomocy, 24 godziny i nic. 24 godziny i nic. Czego pani oczekuje od ludzi, którzy to obejrzą? Kochani, czego ja oczekuję od was? Nie ma, po pierwsze, psychicznego wsparcia. To jest najważniejsze. Jeżeli jest człowiek sam, to jest bardzo źle. Tak. Uważam, że my jesteśmy wspaniałym narodem i troszeczkę się rozproszyliśmy. Troszeczkę. Jesteśmy bardzo pracowitym narodem. Bardzo. I wiele osób na całym świecie chwali nas za to. Pracowitość. Jednakże jakby w chwilach takich trudnych dla naszych rodaków, w jakiej ja jestem w sytuacji, nie ma naszej jakby takiej wspólnoty. My jakoś tak ze sobą nie kontaktujemy. Trzeba się wspierać. Trzeba się wspierać. Trzeba wierzyć, że jest sprawiedliwość. My mamy szlachetną tradycję, mamy tradycję Bóg, honor, ojczyzna i wierzmy w te słowa i wierzmy tą polską tradycję kultywujemy tutaj, chcę tu kultywować i mam nadzieję, że my Polacy tu w Anglii będziemy postrzegani z jak najlepszej strony, z jak najlepszej strony i to właśnie to, żeby być ze sobą, żeby być bliżej, jest bardzo ważne. Bo tutaj Anglicy, prawda, są u siebie w domu, prawda? Więc oni są ze sobą bliżej. Oczywiście się boję. Bardzo się boję. Ja miałam takie sytuacje, że cały dzień leżałam w łóżku. Z tego całego tutaj psychicznego stresu nie mogłam wstać, nawet nie mogłam zrobić herbaty. Mąż ma padaczkę, więc za każdym razem tych ataków werbalnych, słownych, tych przekleństw, to miał ataki dodatkowe padaczki w nocy. Ja musiałam iść rano do pracy, zmęczona byłam, prawda, pracodawca też, no tak, no... też nieprzychylnie patrzył, prawda? To znaczy rozumiał moją sytuację, bo ja jestem dobrym pracownikiem, rozumiał moją sytuację. Ale ile razy można tak, prawda? No i nie moje winy, prawda? I patrząc na to, jak mąż się męczy z tą padaczką, że on tak bardzo przeżywa. I to chciałam powiedzieć, nie rozumiem, bo nasze społeczeństwo jest inaczej. My, ludzi z takim przypadłością jak epilepsja, traktujemy dobrze. My zawsze się znajdzie chociaż jedna osoba, która tej osobie będzie broniła mimo wszystko. A tu to bez przerwy na męża najeżdżają. Więc jak można? Jak tak można? Jak tak można? Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem, bo przecież powinni zobaczyć, jakimi on ma te ataki padaczki, jaki on jest wymęczony, prawda? A to jest wesoły człowiek, to jest bardzo dobry człowiek, ty widziałeś go i możesz potwierdzić, że jest to człowiek z sercem. W takim razie, co my pani obiecujemy, to że będziemy wpadać po prostu z wizytą raz na jakiś czas, zostawimy pani swoje numery telefonów. Jeśli pani by potrzebowała pomocy, jeśli by pani grozili, czy coś w tym rodzaju, jeden telefon, kto z nas na pewno przyjedzie. Co także zrobimy? Wystosujemy pismo do kancelu, żeby zwrócić uwagę na tę sprawę. Kolejny, kiedy pani będzie szła do kancelu, proszę dać nam znać. My wybierzemy się z panią. Tak samo na policję pójdziemy my osobiście tutaj do posterunku dzielnicowego. Zapytam się, o co chodzi dokładnie z tą sprawą, a także co będziemy robić. Będziemy prosić konsulat, żeby po prostu wstawił się za panią, żeby pomógł pani, bo co jak co, to jest obowiązek konsulatu i nas wszystkich, żeby dbać o własne społeczeństwo, o własnych obywateli. Dziękuję ślicznie. Więc dziękuję pani za rozmowę i dziękuję. Mam nadzieję, że więcej takich ludzi zgłosi się do nas, a my przekażemy informacje do pani Moniki, a pani Monika razem z wami prowadzi porządek. Polecam bardzo i dziękuję ślicznie za wszelką okazaną pomoc. Dziękuję bardzo.